Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam, jak pakuję ponton. Zrobiłem kiedyś już odcinek o rozpakowywaniu, o pompowaniu pontonu, także po 5 latach postanowiłem zrobić odcinek o pakowaniu pontonu, bo pojawiały się pytania, czy ponton się zmieści do takiego samochodu, czy takiego. No i dzisiaj pokażę Wam, jak się mieści do niedużego w sumie autka, do Seata Toledo. Już sobie tak przygotowałem bagażnik na pusto, czyli przeważnie tak jak zawsze mam w sumie przygotowany po wędkowaniu. Podzielę się z Wami moimi uwagami odnośnie pontonu. Mam już go 5 lat, także no, powiem Wam, na co trzeba uważać, co bywa felerne na przykład, czy no, na co trzeba po prostu zwrócić uwagę i tak dalej. No i dobra, zaczynamy. Najgorszy moment właśnie po wędkowaniu to opakowanie pontonu. Wiadomo, jeśli nie macie gdzie trzymać przyczepy koło domu czy coś takiego, żeby można wozić ponton, także jesteśmy zmuszeni no, siłą rzeczy pakować i do samochodu ładować to wszystko. Także no niestety taka kolej rzeczy. Zawsze na początku łowienia oczywiście pompowanie pontonu jest dużo przyjemniejsze, bo człowiek czeka z niecierpliwością, aż się zwoduje, aż się człowiek wypłynie, żeby połowić ryby i tak dalej, wiadomo. No, najgorsze co jest to właśnie pakowanie pontonu i najgorsze co jeszcze może spotkać to pakowanie podczas deszczu, także mam nadzieję, że nie popada dzisiaj, bo jakieś idą trochę tęgie chmury. No dobra, zacznę od początku, jak to zawsze robię. I po kolei, jeśli będzie na co trzeba zwrócić uwagę, to Wam pokażę, opowiem i tak dalej. Na razie po prostu porozłączam wszystko co trzeba, powyjmuję z niego, porozczłonkuję, poukładam sobie tu na ziemi, potem no, zobaczycie jak to w sumie wygląda i najważniejszy moment to będzie właśnie pakowanie do bagażnika, także jeszcze chwilka. Echo sonda. Przetwornik do echosondy mam tutaj pod balonem. Jak to robiłem na początku, tak cały czas przez 5 lat tak stosuję, tylko po prostu wymieniam te paski, bo nieraz czekaj, co się z nimi robiło? A już nie pamiętam co się z nimi robiło, że może chyba, widzę, to mi często rdzewiało, bo po słonej wodzie pływam często i no wiadomo jak to sól działa na metale. Jedynie co to, no właśnie, też jak mi to zardzewiało, to zostawiło potem, zostawiało plamę taką rdzawą. Dlatego przyniosłem sobie się tutaj właśnie na te pogrubienie, tutaj gdzie jest ta łata taka naklejona. Do spinania jakichkolwiek kabli, nawet do spinania wędek, do składania używam takich trytek wielokrotnego użytku. Bardzo przydatne, fajne urządzonko. Można odpinać, przypinać ile się razy chce.
miareczka na rzepy. Przykleiłem tutaj, no to już pokazywałem na tym starym filmiku, że przykleiłem też takie rzepy tutaj do pontonu i sobie przyklejam po prostu miareczkę. Najpierw was tutaj ustawię, żebyście dobrze wszystko widzieli. O, na razie tak. Silniczek w bagażniku sobie po lewej stronie leży. Też nieraz pojawiało się pytanie, jak co robię z kółkami, jak wypływam. To samo co zrobię teraz. Po prostu się wyciąga. I to wszystko. Po pływaniu przeważnie w deszczu, czy nawet jeśli nie pada, to woda się zawsze jakaś zbierze, czy to z kotwicy, wiadomo, trochę tej wody najdzie sobie, także zawsze sobie przewracam go do góry kilem. Pierwsza uwaga, czasem te sznureczki od przykrywek zaworów potrafią pękać, także właśnie jeden mi się urwał przy kilu, ale zawsze muszę go chować, zawsze muszę pamiętać gdzie go chowam, żeby się czasem nie zgubił, a chowam go zawsze do pudełka z echosondą, także zawsze nad wodą mam echosondę, czyli zawsze mam koreczek przy sobie. Może jeszcze zanim spuszczę całkiem powietrze, to pokażę wam, jak po tych 5 latach wygląda podłoga. Z podłogą też już miałem małą niespodziankę, mały problem. Mianowicie po tej stronie ta podłoga mi się rozszczepiła. Może widać? Tu mi się ta podłoga rozszczepiła. Zaczęła po prostu próchnieć, gnić. No i pojechałem do kolegi, kolega fajnie mi to naprawił. Zrobił to tak, że wyciął ten gnijący cały kawałek, dosztukował kawałek wodoodpornej sklejki, przywiercił ją i włóknem szklanym i tym, jak to się nazywa, jak sobie przypomnę, to napiszę właśnie i tu wam się pokażę w tym rogu na przykład. No i elegancko to jest teraz bardzo, bardzo mocne, nic tutaj już wody nie nabiera, nie namaka, jest normalnie super zrobione. Pawęż, no już troszkę tu jakby poobijana, nie wiem od czego. Nie wiem, pewnie trzeba by kiedyś ją wyszlifować, wysuszyć dobrze, może i pomalować jeszcze raz, no bo nie wiem jak to długo wytrzyma. Ogólnie tutaj no są jakaś ta farba trochę podrapana gdzie nie gdzie, ale nie ma jakichś problemów, żeby miękka się robiła czy coś w tym stylu. Jeszcze coś tutaj ma taka mała szybka modyfikacja, przykręciłem taką właśnie deseczkę, żeby troszeczkę silnik podnieść do góry. Niby to troszkę tam szybciej w ten ślizg wchodzi ponton, ale szału nie ma w sumie, także nie wiem, czy to warto w ogóle takie coś sobie robić. W moim przypadku to tam niekoniecznie.
No i dobra, to w sumie na tyle na razie. Nie wiem, czy było to na pierwszym filmie. Na tym starym z rozpakowywaniem knagę sobie przykleiłem. No dobra, lecimy dalej, spuszczę powietrze. Z ostatnich dwóch komór. Najgorsza część to właśnie wyciąganie tych usztywniających paneli. Widać dobrze? Będzie coś tam widać. Druga rzecz, na którą trzeba uważać i co nie jest pojedynczym przypadkiem, jeśli chodzi o mnie, bo ktoś kiedyś mi napisał w komentarzu, że zapytał, czy ta listwa usztywniająca nie rysuje mu pontonu. W sumie napisałem, że nie wiem, o co mu chodzi i tak dalej, a się okazało i mi się też tak zdarzyło, że zgubiła się tutaj ta zaślepka taka plastikowa. O, taka właśnie. I ta część aluminiowa, dosyć ostrą krawędź ma. No i naprawdę trzeba uważać, żeby to się nie zgubiło. A jeśli się zgubi, to ja zrobiłem takie coś, znalazłem sobie taką mocną piankę jakby. I po prostu jak już zakładam panele, wkładam tą podłogę, to potem podkładam sobie w ten sposób, żeby no było takie zabezpieczenie, do nie psuło mi pontonu. No, zaczynamy składać podłogę. Sorry, że was tak noszę. Dawaj, zapadź. Dobra. No i dobra. Podłogę układam po drugiej stronie niż silnik. Ciepło się zrobiło. Tak to wygląda, akurat mi fajnie mi przypasowało, że elegancko pasuje silnik obok podłoga, także na szerokość akurat. Dobra, teraz jeszcze wiosła pod silnik. Muszę się trochę pośpieszyć, bo właśnie zaczęło wpadać troszkę. Panela gdzieś tutaj sobie na bok. Za chwilę wrócimy do pontonu, jeszcze najpierw sobie tutaj poukładam. Całe pudło z kotwicą, tam z echosondą, pudełka z przynętami. O, jeszcze jedno pudełko się znalazło. Ławeczki. Pompka na razie na wyżku sobie niech leży. Baniak z paliwem. Echo sonda. O, teraz czas na pompkę. Tutaj na górę sobie buty gumowe wrzucę na przykład. No tutaj na ławki. Dobra. Kółka. Byłem opłukać.
bo były brudne, a teraz są tylko mokre. No i dobra, siedzenie sobie na później zostawię. Teraz zaczniemy zwijać tego dziada. No dawaj. Jak się domyślacie, do bagażnika on się już nie zmieści, dlatego ja go zawsze ładuję na tylnie siedzenia. Pokażę wam teraz, jak jest bliska, jak to w środku wygląda. Przypominam, tu już, on już ma 5 lat. Ogólnie tutaj w środku podłoga jest wszystko całe, nic się nie dzieje. Jedynie co, to właśnie jestem po remoncie kila. Oryginalnie tutaj on był jeszcze kawałek dłuższy i te zagięcie ze sklejeniem było nieszczelne. Okazało się, że no to jakoś na dniach musiało się zdarzyć. Właśnie chyba tydzień temu, jak byłem na rybach, zauważyłem, że powietrze w kilu uciekło. Odkroiłem, skleiłem, dokleiłem jeszcze tutaj taką matę i trzyma, jest ok, wszystko jest gitara, także cieszę się z tego. Za chwilę zroluję go i przewracając, no w sumie mogłem to na początku zrobić, wam pokazać, jak to wygląda pod spodem. Ale dobra, zwijając go pokażę wam po kawałku, jak wygląda spód tego pontonu po 5 latach. Zwijam go zawsze tak samo. Niektórzy wypompowują powietrze jeszcze na koniec, żeby całkiem nic nie było w środku. Ja tego nie robię, nigdy nie robiłem i do torby mi się zawsze mieścił. Nic się z materiałem nie dzieje. Przyglądając się z bliska, no są tam jakieś delikatne ryski. Tu tam jakieś, zaraz się ciekawiło, nie wiem co to jest, z czego takie punkciki, jakbym nie wiem, w jakieś ostre trzciny wjechał kiedyś czy coś. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Tutaj w tym pogrubionym materiale też absolutnie nic się nie dzieje. Tutaj pamiętam jakaś stara rysa. Ale to, no naprawdę to jest, niby to jest materiał ten 950 mili czegoś tam. O, tutaj jakieś rysy widzę, a to nic się z tym nie dzieje. Ale naprawdę to jest mocny materiał. Ja tam nie narzekam. Dobra, zwinę go dalej. Zobaczysz, się udaje tą ręką. To sobie poprawię. Zawsze po każdym takim zrolowaniu sobie przecieram. O, tu widać więcej tych takich dziwnych jakby kresek, kropeczek, nie wiem od czego to, ale to nic się nie dzieje z tym. Za chwilę jeszcze wam powiem o torbie do niego, bo torba to już masakrycznie wygląda. No i dobra. No tutaj, no mówię, gdzie nie, gdzie są jakieś tam ryski, ale no to, co tutaj narzekać, on ma 5 lat. No wiadomo, nieraz się na jakichś małych kamyczkach pakowało czy coś,
Także no wiadomo, to wszystko zostawia ślady. No ale co, pływać pływa, powietrze nie ucieka. Ostatni szkopuł tego wszystkiego to jest torba. Promarin, firma Promarin się nie postarała o jakość tej torby. Już kiedyś mi kolega zszywał, już chyba w pierwszym roku użytkowania, to już ciągnąc za ucho, uszy mi się oderwały. Potem to gdzieś jeszcze o drugie ucho, te uszy były też urwane, zszyte. Tutaj szycie. No torba już jest w opłakanym stanie. Zamek też już ledwo trzyma. Nie wiem, czy uda mi się dzisiaj go zapiąć. No tak to wygląda po 5 latach. No. Dobra, spakuję go do torby, zaniosę do samochodu. Udało się. Ręczniki od wycierania zawsze ładnie do środka. O, udało się. No i najcięższa sprawa. Zaraz będzie targanie do samochodu. Trzeba uważać oczywiście, żeby gdzieś tam nie zadrapać samochodu, czy tam uszczelek nie powyrywać. Wiadomo, tam stamtąd. No dobra, idę po niego. No i to tyle. Pontonik sobie spokojnie się zmieścił do samochodu. Zaraz wam pokażę tam jeszcze. Aha. Siodełko. Siodełko. Fotelik. Zawsze sobie w tą stronę. Gansko. Tutaj już więcej nic nie kładziemy. Co tu jeszcze? Jeszcze wędki. Ogólnie mam tu jeszcze parę innych różnych rzeczy, bo jestem tutaj po nocce, nockę tu spędziłem. Także jeszcze mam trochę ekstra, to będzie cały samochód prawie zapakowany. Wędeczki. Podbierak, kurtka. No i to właściwie tak chyba wszystko. Mówię, tutaj jeszcze sobie gumacze, jakieś tam buty, te spodnie wodoodporne sobie wrzucę. No i właściwie to będzie wszystko. Wiadomo, jak... Oj, sorka. Wiadomo, jakiś
jakaś torba z prowiantem, to zawsze można na przednie siedzenie położyć. No to jeszcze w sumie to sporo miejsca tutaj jest. No, różne rzeczy jeszcze się miejsce znajdzie. Kamizelka, zapasowa grube spodnie. Potem trzeba będzie tu posprzątać. No i dobra, to w sumie na tyle. Nie wiem co tam wam jeszcze opowiedzieć. No wiadomo, nie będę mówił tutaj o silnikach, bo o silnik wiadomo, trzeba dbać. Zawsze jakiś olej wymienić, tam filtr czy coś takiego, no to jest normalna sprawa. Ostatnio linę sobie też kupiłem, ten przewód paliwowy, ostatnio też przewód paliwowy sobie kupiłem, wymieniłem, bo tamten już mi stary pękał. No i co, tak to wygląda po 5 latach. No ogólnie, co mam powiedzieć, no 5 lat już go składam i rozkładam. Jeśli śledzicie mój kanał, to możecie zauważyć, że robię to bardzo często, czasami nawet tam bywało, że 2, 3, 4 razy, nie 4 razy chyba w tygodniu to jeszcze nie, ale no 3 razy w tygodniu to już się zdarzało. Także on już praktycznie sam się potrafi złożyć i rozłożyć, już te wgięcia ma tam takie jak no, powinny być, tam się nic nie dzieje w sumie w tych zgięciach. Ogólnie jestem zadowolony, wiadomo, pływać swoim tym ośrodkiem pływającym to jest no coś fajnego, bo wiadomo, można się dostać zawsze do wielu miejscówek niedostępnych z brzegu i tak dalej. No jestem zadowolony, pływam nim też no, dosyć często w sumie na morzu, jeśli tylko warunki pozwalają i nic się nie dzieje, słona woda jakoś tam bardzo nie szkodzi. Wiadomo, silnik trzeba przepukać w słodkiej później i tak dalej. Ale ponton jest cały, nic się nie dzieje. Także ja jestem zadowolony. Tylko ta torba mogła być lepsza. Także co, tak to wygląda, samochód zawalony. Jeszcze w sumie coś tam, jakiś namiot pewnie by się zmieścił. I parę rzeczy. Samochód nieduży, a no idzie upchać. Nie jest źle. Także mam nadzieję, że wam pomogłem. Podpowiedziałem co nieco. Co zauważyłem, to powiedziałem, co tam jakieś tam złe rzeczy i tak dalej. Także mam nadzieję, że pomogłem, że podpowiedziałem, że no, czegoś się dowiedzieliście z tego filmu. No i to chyba wszystko na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, to komentujcie pod filmem. Postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć, także to chyba wszystko na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie, zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału i trzymajcie się, do następnego.